Próba trwa dalej. Pan próbuje nas. Na ile? Na ile y, jesteśmy otwarci, żeby On mógł nas napełniać, aby mógł do nas docierać? A to jest ten właśnie czas. Ci, którzy umarli, już czas swój, zakończyli, już dobiegli do końca. My, którzy żyjemy, mamy swój czas, aby go właśnie wykorzystać i to dobrze wykorzystać. Mamy kogoś, kto nam stale będzie chciał przeszkadzać w tym wykorzystaniu czasu, żeby nas skierować albo tu, albo gdzieś indziej, żebyśmy tylko gdzieś stracili ten czas. On wie, że jeśli my dobrze wykorzystamy czas, to możemy pójść na wieczność do Boga, a diabeł wolałby, żebyśmy z nim. Byli męczeni. Gehennie. On pragnie bardzo, żebyśmy wszyscy spędzili tam, w tym miejscu, z nim razem. To, ku czemu on został przeznaczony już. Mamy wroga, który jest chytry, przybiegły, nie przebiera w środkach, żeby tylko. Przeszkodzić nam w dotarciu do wieczności. Potrzebujemy konsekwentnie, rozumu i trzeźwości, żeby pamiętając o tym, nie dać się zwieści oszukać, aby stracić czas, który jest tak cenny, bo jest tylko jeden wyznaczony dla mnie i dla Ciebie czas. księdze kaznodziei Salomona w piątym rozdziale, w piątym rozdziale piętnasty i szesnasty wiersz. I to jest właśnie ten bolesny wypadek. Jak przyszedł, tak musi odejść. Jaką wtedy ma korzyść z tego, że się na próżno trudził? Nadto przez całe życie miał mrok i smutek, wiele zmartwienia i choroby i niezadowolenie. Jak przyszedł, tak musi odejść. Nic nie zabierzemy, ale jest coś, co możemy zabrać ze sobą. I nie chodzi tu o materialne rzeczy, chodzi o coś innego. Coś, co przekroczy granice śmierci. I to jest to ważne, żebyśmy mieli to właśnie, żebyśmy ten czas wykorzystali, aby właśnie to zbierać, co pójdzie dalej. Nie, jest to, to, nie są to pieniądze, nie są to e, produkty. E. Nie jest to, co osiągnęliśmy z tych materialnych, widzialnych rzeczy. Człowiek może się smucić, martwić, chorować, być niezadowolonym z tego życia. Wielu ludzi jest niezadowolonych z życia. Jakże zostali oszukani przez diabła? Przecież życie to jest dar od Boga. Życie to jest czas, w którym możemy wybrać to, co jest potrzebne, żeby nie stracić tego, co Bóg ma przygotowane. Życie jest darem, cennym darem od Boga. Ono ma swoją przestrzeń, a więc w każdym czasie, czy czyjemy, czy pijemy, czy pracujemy. Dla Pana to czyjmy. Czyjmy już całkowicie zdecydowani. Wiemy już, jaki sens ma nasze życie. Tylko taki, jeżeli my będziemy należeć do Chrystusa przez niecałe. Tylko taki ma sens. Człowiek może dać się oszukać i myśleć sobie, o, to mi sprawia radość, tamto mi sprawia radość. Wszystko przemija. Prawdziwa radość jest w Chrystusie. Ale człowiek jest oszukiwany przez diabła, i diabeł ciągnie człowieka to w to, to w tamto, i człowiek sobie myśli, no tu będę zadowolony, tam znajdę zadowolenie, ten ktoś mi da zadowolenie. A tu się okazuje, że cały czas jest nie tak. I człowiek chodzi i traci czas na złe myśli. Myśli, jak został skrzywdzony, czy skrzywdzona. I myśli, że to się nie udało, tam to się nie udało. Chodzi i myśli: tamtemu się powiodło, mi się nie powiodło. Cały czas człowiek traci czas, bo w sumie przecież ma myśleć o tym, co potrzebne jest, o tym, co będzie można przenieść do wieczności. To jest najważniejsze, o czym ma myśleć Chrystus przyszedł: ma być myśli Chrystusowej, a Jezus przyszedł z myślą, jak nas przenieść do wieczności. I wszystko, co zostało zrobione, to w tym jednym kierunku, żebyś ty i ja mieli, byśmy mieli nadzieję wieczności dzisiaj. I on to uczynił. I mam mieć tą samą myśl. Po co tu przyszedłeś? Po co ja przyszedłem? Żeby poznać więcej pana, żeby oddać mu chwałę za to, co już wiem, za to, co mnie nauczył i chcieć go więcej, ponieważ wiem, gdzie idę i co się tam liczy. Co jest tam cenione, a co jest niecenione. Nabywamy mądrości, żeby uczyć się, wybierać dobro, odrzucać zło. Nie mamy czasu na chodzenie w niezadowoleniach, w zmartwieniach ludzkich. Ten czas jest do wykorzystania na to, żeby cieszyć się, że Bóg dał nam czas, w którym wiemy, po co żyjemy na tej ziemi. 6,12 też kaznodziei Salmona. Któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu? Kto wie, co jest dla człowieka dobre w tym życiu? Kto wie, kto wie? Bóg nasz wie, co jest dobre dla człowieka w tym życiu. Dopóki trwają znikome dni jego istnienia, które mijają jak cień, kto oznajmi człowiekowi, co po nim dziać się będzie pod słońcem? Kto to wie? Bóg wie. A więc od Boga dowiedzieliśmy się, jak wykorzystać nasze życie, żeby ono miało sens. Od Boga dowiedzieliśmy się i dostaliśmy Biblię w nasze zbawione ręce, żeby one pilnowały Biblii, a nie tego, co kiedyś pilnowały i za czym biegały i po co wyciągały się tak chętnie, żeby coś przygarnąć do siebie albo do swoich ust. Okazuje się, że teraz te ręce biorą tę Biblię, jakże cenną. Nieraz Twoje usta by chciały całować tą księgę. Nie dlatego, że ten papier jest tak cenny, ale tu są te skarby dla Ciebie, informacje od Boga, które są cenne dla Twojego życia teraz i wiecznie. Jesteś zainteresowany, zainteresowana, twój umysł i serce zostały skierowane w prawidłowym kierunku. Nie marnujesz czasu na marzenia, na mrzonki, na chodzenie i myślenia. Co Ci Bóg przeznaczył, to dostaniesz. Ci. Raduj się, bo przeznaczył dla mnie i dla Ciebie wszystko, co jest potrzebne do życia w pobożności. Wszystko, wszystko. Nie musisz się martwić. Bóg już ma. Teraz tylko chodź tak, żeby On Ci to mógł dać. Raduj się zawsze. Panu, ciesz się zawsze tym, który otworzył przed Tobą świadomość. Życie ma sens. A więc uśmiechnij się. Życie ma sens. To nie jest martwienie, opuszczone ręce. Ja stale mam kłopoty z sobą. Chodzę i mam problem z sobą. No to Bóg mówi człowieku, ten problem rozwiązałem na krzyżu. Gdzie masz patrzeć? Na krzyż spojrzeć, tam twój problem się rozwiązał. Już nie musisz się smucić, tam zdjąłem z ciebie wszystkie twoje ciężary, wszystkie twoje smutki, żebyś już umarł z tym wszystkim, co tam cię zaprowadziło, żebyś się mógł cieszyć, że życie ma sens. Życie ma sens. Tym sensem jest pełność Boga. To, czym Bóg napełnia nas. Też kaznodziei siódmy rozdział, dwudziesty dziewiąty wiersz. Wszelako zwaszto odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, lecz oni uganiają się za wielu wymysłami. Popatrzcie, do czego doszedł kaznodzieja, sam też ganiał za tym, ale odkrył to, że człowiek został stworzony prawym, miał prawe serce, prawe myśli, do Boga go ciągnęło, z Bogiem mu było dobrze. Ale teraz człowiek biega za różnymi wymysłami. Jakie pomysły w tobie w głowie siedzą? Czy to jest pamięć, że każda sekunda jest drogocenna, wykupiona i że teraz chcesz ją wykorzystać po to, żeby kiedyś wejść do wieczności z Bogiem? Czy człowiek wierzący może nie rozumieć tego, że na krzyżu zostało spłacone wszystko, co było naszym długiem i dostaliśmy prawo nowego życia, ale to nowe życie, Bóg chce, żebyśmy spędzili już na jego wartościach. Czy człowiek jest tak nierozumny, nie rozumie, że nasze życie, które żeśmy dostali fizycznie, biorąc z urodzenia z ciała, zostało skażone grzechami. I Bóg je oczyścił, i teraz powiedział: "Już nie żyj dla grzechu, żyj dla mnie. Żyj dla mnie i raduj się tym, że możesz to życie mieć skierowane do wieczności, nie musisz iść na zagładę." Kto się raduje? Kto się raduje widząc wieczność przed sobą i dzisiaj wybiera? Wybiera w ten sposób. Nie, że chodzi ja, bo dlaczego ten ma lepiej, a ja mam gorzej. Panie Boże, czy Ty robisz różnicę między nami? O Bóg mówi, ja Cię kocham człowieku. No tak, Panie Boże, ale dlaczego? Bo Cię kocham człowieku. Ach, Pani, rozumiem. <głosy> <głosy> Dziękuję Ci, że mnie kochasz. I że miłując mi, mnie dałeś mi otwartą przestrzeń, otwartą drogę. Wstydź mi się zła, niedobra. Rozumiecie, diabeł zwodzi ludzi. Ludzie się nie wstydzą. Wyglądać, jakbyśmy przeżywali tragedię w nowym życiu, a wstydzą się uśmiechnąć i cieszyć Chrystusem. To jest tragedia, co z diabeł narobił z wierzącymi ludźmi. Dlatego, że umysł pozwala na to, żeby przychodziły rzeczy, które Bóg nie chce mieć Tobie, w swoim Synu. W swojej córce. Między dniem urodzenia a dniem śmierci jest przestrzeń, tak ważna przestrzeń Twojego i mojego życia. Czym ona będzie wypełniona? Tam pójdziemy. Jeżeli ona będzie wypełniona Bogiem, należeniem do Boga, uczeniem się i wyborami według tego, co Bogu się podoba, a co nie, to zyskaliśmy w Chrystusie wieczność. Ale jeśli będzie to niedbalstwem, kręceniem się stale i tylko patrzeniem na innych, czy jest im lepiej, czy nie, i kręceniem się cały czas, dlaczego mitnie to, a, a, a tamtemu to, to jest beznadziejne dalej szukanie własnej chwały szukanie czegoś dla siebie. Raduj się z tego, co Pan ci dał. Raduj się z życia. Raduj się z tego, co możesz w tym nowym życiu przyjąć i uczynić. Raduj się z tego, że Pan ci otworzył oczy serca i wiesz po co żyjesz na tej ziemi. Już nie chodzi o to, ile zjesz, ile się napijesz, ile będziesz mieć. Chodzi o to, że teraz znasz prawdę, która daje ci wolność i daje ci możliwość wyboru, decyzji. Bierzesz Tą księgę do rąk i uczyć się z niej, decydować. W liście do Rzymian w ósmym rozdziale. Czy rozumiemy to dokładnie? Nie można sobie pozwolić na to, żeby człowiek wierzący zachowywał się, jakby dalej jeszcze chciał się bawić swoim starym życiem, nie wiedząc, a ja nie wiem co mam robić. Jak posłuchasz wierzącego, który ma ileś lat już jest wierzący parę, więcej i on mówi, a nie wiem, co mam robić, to możesz tylko pomyśleć, człowieku, czy ty wiesz w ogóle, co to znaczy być wierzącym? Przecież wierzący człowiek wie, co ma robić. Co ma robić wierzący człowiek? Co jest napisane w Biblii? Co ma robić wierzący człowiek? Należeć do Jezusa. To ma robić. Zawsze należeć do Jezusa. Zawsze do Jezusa. To ma robić wierzący człowiek. Bo Jezus jest zbawicielem, jest, jest tym, który karmi, jest tym, który opiekuje się, który wprowadza do wieczności. I w tym liście do Rzymian ósmym rozdziale od piątego wiersza czytamy. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Jak wolisz myśleć? Ja wolę myśleć o tym, co duchowe. Kiedy wróg mi próbuje te cielesne rzeczy podrzucać, to chcę je wyrzucić natychmiast, bo mi nie pasują do tego, do czego wiem, że przeznaczył mnie Bóg. Nie jest to łatwe. To nie jest łatwe. Ale jest możliwe dzięki Panu wyrzucać zło, a przyjmować dobro. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, bo nie, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale Wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w Was, jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w Was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Ja wiem, dokąd idzie, wiecie, jakie to szczęście, Ty też wiesz. Myślę, że dokąd idziesz, że idziemy spotkać się z naszym Ojcem w niebie. Dlatego oczyszczamy się, dlatego żymamy się, kiedy coś nie potrafimy pozbyć, się, a wiemy, że to nie jest dobre. I ile wróg nam razy to chce przynieść, to tyle razy to wyrzucamy. Nie, że trzy razy przyniesiemy, a dobra, to niech zostanie to już. Nie. Przynosi to kolejny raz i ty kolejny raz to wyrzucasz, bo nie chcesz tego, nie potrzebujesz tego. Przeszkadza ci to będzie w radowaniu się Panem, w dziękowaniu mu, faleniu Boga. Nie potrzebujesz tych rzeczy. I później się okazuje, że masz otwarte serce i możesz działać na terenie Bożym i nie masz zakłóceń w tym działaniu, bo nie przyjmowałeś tego, co Diabeł ja chciał ci dać. Prezencie. Nie mówiąc oczywiście, ile ci to będzie kosztowało. Tak jak wielu się dało nabrać na różne, różne rzeczy. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w Was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi Wasze śmiertelne ciała przez Ducha Swego, który mieszka w Was. Teraz mamy tą przestrzeń czasu. Jak ja słyszę i Ty słyszysz, że Duch będzie mnie ożywiał przez tą przestrzeń moich dni, to ja się cieszę, że jest Duch Boży na Ziemi. Chwała Bogu za obecność Ducha Świętego. Nie chodź sam. Nie chodź sam, nigdy nie sam. Nie chodź sam. Nie próbuj samemu robić swoje chrześcijaństwo. Jest ktoś, kto potrafi to o wiele lepiej Duch Święty. Potrafi ożywiać nas według tego, co się podoba Bogu. Zawsze, zawsze możesz powiedzieć: Duch Święty i ja tak postąpiliśmy. Nie jestem sam, nie podejmuję decyzji samowolnie. Duch Święty wprowadza mnie w kosztowność prawdy Bożej, i ta prawda Boża działa we mnie. On mnie ożywia. On mi daje siły, żeby wybrać dobra, odrzucić zło. Jest to bardzo ważne. Piąta Mojżeszowa, trzydziesty rozdział. Wiecie, jak człowiek wie, że jest ktoś tak potężny jak Duch Święty, który mnie prowadzi, czy Cię prowadzi, to, to się śmiejesz, cieszysz się. Bo jest tak potężny, że żaden diabeł mu nie jest w stanie przeszkodzić, doprowadzić Cię do wieczności, jeśli tylko Ty dajesz mu tą możliwość, żeby Cię prowadził. A więc jest to bardzo ważne. I w tym czystym rozdziale. Od dziesiątego wiersza. Jeżeli będziesz słuchał głosu Pana Boga Twego i będziesz przestrzegał jego przykazań i ustaw zapisanych w księdze tego zakonu, jeżeli nawrócisz się do Pana Boga swego, Twego z całego serca Twego i z całej duszy Twojej, to przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla Ciebie ani za trudne, ani za dalekie. To przypomina nam się list do życia. Paweł tam powtarza. Nie jest, ono dla, nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, kto nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi, i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Nie jest ono też za morzem, aby trzeba było mówić, któż nam się przeprawi za Morze i kto, nas, kto do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Lecz bardzo blisko Ciebie jest słowo w Twoich ustach i w Twoim sercu, abyś je czynił. Patrz. Kładał dziś przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Życie i dobro, śmierć i zło. Widzimy to parę. Życie łączy się z dobrem, śmierć ze złem. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne, gdy my przyjmujemy nasze przeznaczenie w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Bóg wszystkie dobre uczynki przygotował dla nas w Chrystusie Jezusie. Wszystkie są doskonale czyste i wszystkie są miłe Bogu. Wystarczy tylko przyjmować, przyjmować to z Chrystusa i wszystko, co będziesz czynił, czy czyniła, będzie podobać się Bogu. Oto kładę przed Tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana, Boga Twego, chodził Jego drogami, przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg Twój będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, albo będzie cię czynił szczęśliwym w miejscu, do którego wchodzisz. Księga Jeremiasza, 21 rozdział, od ósmego wiersza. A ludowi temu powiedz, tak mówi Pan, oto ja daję Wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. To pozostanie w tym mieście, zginie od miecza, albo z głodu, albo od, od zarazy. Kto zaś wyjdzie i podda się Chaldejczykom oblegającym Was, zachowa życie i będzie mu Jego życie zdobyczał. Gdyż zwróciłem swoje oblicze przeciwko temu miastu na zło, a nie na dobro, mówi Pan. Będzie ono wydane w ręce króla babilońskiego i spali je ogniem. A więc Bóg mówi: Ja już to podjąłem, tę decyzję, jeżeli chcecie się uratować. To przyjmijcie moją decyzję w taki sposób, jak ja zadecydowałem. Jeżeli będziecie się opierać w mojej decyzji, poginiecie. Jeżeli decyzją Boga jest to, trwaj w Chrystusie, w moim synu umiłowanym, bo tam żyć będziesz. A jeśli nie będziesz trwał w moim synu, to zginiesz. A więc Bóg mówi: daję Ci szansę, daję Ci możliwość życia. Trwaj w moim synu cały czas, trwaj. Tam będziesz żył. Ale jeśli odwrócisz się od mego syna i będziesz próbował bez mojego syna, to zginiesz. Oto stawiam przed Tobą, bo Bóg zawsze daje człowiekowi możliwość. Życie, śmierć. Wybierz, życie. W Ewangelii Mateusza, w siódmym rozdziale. Czy cieszysz się, że masz wybór? Mogliśmy nie mieć wyboru, żadnego. Bóg mógł nam w ogóle nie dać wyboru powiedzieć: śmierć i koniec. Kto by się urodził, śmierć. Ale Bóg daje wybór. To jest łaska, wybór, decyzja. A więc na co się dzisiaj decydujemy, bracia i siostry? Na co się decydujemy? Musimy decydować. Bóg daje nam możliwość. Człowiek myśli, a co będzie, to będzie. Bóg mówi, nie, ja ci daję możliwość. Decyduj. Nie bądź chrześcijaninie, chrześcijanką, a jak będzie, tak będzie. To nie jest od Boga. Bóg mówi, ja stawiam przed Tobą życie. Wybierz życie. Ale jeśli nie wybierzesz życia, będziesz musiał wziąć śmierć. Dlatego jest tak ważne, żeby decydować, nie mówić, o to przecież Bóg mógłby mnie zbawić bez niczego. No i jasne, przecież Bóg zbawił nas, tylko my musimy to przyjąć, to zbawienie, musimy przyjąć sposób, w jaki nas zbawia. I siódmy rozdział, od trzynastego do czternastego wiersza. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. I znowuż mamy wspaniałego Jezusa Chrystusa. Słyszysz te słowa? Idziemy szeroką drogą. Wszyscy idziemy szeroką drogą i staje Jezus. Mówi, słuchaj, nie musisz iść na tą śmierć. Może zejść tej szerokiej drogi. Ja jestem dla ciebie możliwością ratunku i zbawienia. Jak zaczęło się nasze, nasze zbawienie, nasze przychodzenie do Pana Jezusa? Właśnie na tej zasadzie się zaczęło. Idąc szeroką drogą, w pewnym momencie pojawiło nam się, że jest Jezus. I okazało się, że zaczęliśmy przychodzić do Niego i wzywać Jego imienia, w pewnym momencie patrzymy, a my już nie jesteśmy na szerokiej drodze. Opuściliśmy ją i zaczęliśmy doznawać otwartego nieba, społeczności z Bogiem, zadowolenia, decyzji, które były zupełnie inne niż na szerokiej drodze. I sami możemy powiedzieć, że to Pan sprawił, ale potrzebna była decyzja. Inaczej, jakby głos wołający: chodź, ale jeśli nie przyjdziesz, to zginiesz. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Wydawałoby się, światłość tego świata świeci. Wszystko jest okazane, a ludzie mijają, mijają i mijają, i myślą sobie, że wystarczy mi tylko tyle w chrześcijaństwie, czy tyle. Nasz wybór to Chrystus albo wszystko stracone. A Chrystus to znowuż codziennie wybór dobrego. Przecież to jest piękne, kiedy wszyscy wybieramy to samo dobro, które mamy w Chrystusie. Jak my jedno jesteśmy, jak złączeni jesteśmy w tym momencie, w ten sposób co Bogu się podoba. Ty wybierasz, ja wybieram z tego samego Chrystusa, a w nim jest doskonałe Boże dobro. Nie ma tam w nim na złych nastawień, pomówień, złośliwości, nie ma. Nie weźmiesz tego z Chrystusa, tam tego nie ma, nigdy nie było. Tam jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, wspólne, wspaniałe rozmowy. Tam piękne, same piękne rzeczy są: niebiańskie, wspaniałości, skarby. Jest, Paweł mówi: Pan Jezus jest jak ten skarbiec, w którym jest pełno chwalebnych skarbów od Boga. A więc jeżeli chcesz mieć z bratem czy siostrą dobre relacje w Panu, to potrzebujesz czerpać z Pana. To jest coś trwałego, bo jest Chrystus, człowiek dziś na wieki jest ten sam. Pamiętamy te słowa: jestem drogą prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do ojca jak tylko przeze mnie. Piękne słowa. Następna informacja dla każdego z nas: codziennie wybieraj to, co jest Pańskie. Przez długie używanie nabywamy władz poznawczych, aby wybierać dobro, odrzucać zło. Nie pozwalaj sobie na lekkomyślność, bo w lekkomyślności będziesz się uczył, że to nie da rady. Niedowiarstwa. Kiedy korzysta z Pana i widzisz, jak Pan daje ci, jak Cię wzmacnia i posila, jak ci objawia te wspaniałości, to wtedy mówisz zaprawdę jak cudownie, że Pan jest ze mną. Pamiętaj, chrześcijaństwo jest najwspanialszym darem od Boga tu na ziemi. I z chwilą, kiedy jesteś cząską, pamiętaj, że. Tym również Pan mówi: Wybierz życie, ale jeśli nie wybierzesz życia, to puś, pu, puszczę aniołów swoich i one pewnego dnia wybiorą wszystkie zgorszenia z mojego królestwa i Kościół, mój Kościół, je pełną chwałą. Pamiętaj, musisz codziennie wybierać: wybieraj to, co Pańskie. Ucz się Słowa Bożego, czytaj Biblię, ucz się i wybieraj to, co uczysz się z Biblii. Ucz się żyć dzięki Bogu już. Nie marnuj czasu. Twój czas biegnie, on jest tak cenny. Jeżeli go zmarnujesz, to diabeł go nie zmarnuje. Zobacz, że jeśli Ty marnujesz czas, diabeł go nie marnuje i w Twojej głowie, i w Twoim życiu pełno się różnych dziwactw pojawia szkodników, chodzisz obrażony, zrażona, zniechęcony, zniechęcona, stale masz jakieś pretensje do kogoś. Kto ci to napaskudził chrześcijaninie, chrześcijanko w głowie? Twój wróg, ale dlaczego? Boś się zaniedbał, bo zamiast pilnować Bożych spraw, to żeś sobie zrobił w czasie od dobrego. Diabeł nie będzie wtedy w on będzie pracował i to bardzo wytrwale. Tak ci nawkłada od tej głowy, że może nigdy już więcej nie będziesz mógł zobaczyć Królestwa Bożego jaśniejącego w chwale i siebie tam idącego w tym kierunku, będziesz stale tylko narzekać na Boga, na ludzi, że, że po co to wszystko narobione jest. Ale jeśli będziesz pilnować czasu swego nawiedzenia i będziesz konkretnie pilnować każdego dnia tego, co Pańskie to zawsze będziesz widzieć, jak rośniesz. A inni będą się cieszyć, że jesteś tutaj w tym zboże. W Lisie do Galacjan, w szóstym rozdziale, o 14 15 wiersz Co zaś do mnie niech mnie Bóg uchowa abym się miał chlubić z czego innego jak tylko skrzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany a ja dla świata albowiem ani obrzezanie ani nieobrzezanie nic nie znaczy lecz nowe stworzenie chcę i będę ci to przypominał cały czas wybieraj wybieraj dobro ucz się dobra nie pozwól żeby zło Mieszkało w tobie, jesteś mieszkaniem dla dobra, dla Boga. Nie pozwól na to, bądź zdecydowanym zdecydowaną. Nie pozwól, żeby zło mieszkało w tobie. Nie pozwól, rozumiesz? To jest twoja walka o wieczność. Jak pozwolisz diabłu, żeby zostawił jeden śmieć, to pozwolisz na drugi śmieć, na trzeci śmieć, a potem ci będzie ciężko się poruszać, bo te śmieci stale będą śmierdzieć w tobie już. Ale jeśli nie dopuścisz do tego, jeżeli będziesz pilnować swego serca, pilnować swojego umysłu, pilnować swoich decyzji, to będziesz szczęśliwym człowiekiem. Będziesz chodził z Bogiem, będziesz cieszył się, że wybrałeś drogę życia i na tej drodze coraz więcej i więcej znasz Pana. Paweł mówi: Ja umarłem dla świata, a świat umarł dla mnie. To znaczy, że ja już nie idę drogą świata. Świat już nie ma we mnie współczesnika tego, do, do czego on zmierza. Jestem wolnym, wolnym, wolną, chwała Bogu. A w drugim rozdziale i w 20 wierszu mówi z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Pan Jezus w innym miejscu pisze miłuję tych, którzy doszli do tego samego przekonania. Skoro On umarł i myśmy umarli. myśl w ten sposób, umarłem już. Koniec ze złem. Koniec. A jeżeli coś się próbuje, to muszę z tym zrobić porządek. Mam być żołnierzem w armii Pana, który się nauczył jak zwalczać zło dobrem. Mam się nauczyć czynić to, co chce Bóg. To jest moje i Twoje zadanie, to jest nasz czas, a sekunda za sekundą obiegnie. Zbliża się dzień naszej, y, końca naszej pielgrzymki. On się przybliża, a Ty nie wiesz kiedy, ja nie wiem kiedy. Tu nie ma znaczenia, ile mamy lat. Bóg określił, ile czasu mamy na Ziemi. I chce, żebyśmy ten czas wykorzystali maksymalnie, poznając Pana. Wielu diabeł wsadza jakieś książki, jakieś filmy, jakieś rzeczy, żeby tylko zająć ich umysł, odwrócić od tego, co naprawdę powinni robić. Jeśli tylko się uda, już ma znowuż ich gdzieś tam. A jak nim, nim wrócą, to znowuż jeszcze muszą stracić czas, żeby usunąć to teraz gdzieś tam. A więc pilnuj się i nie chodź za diabłem, chodź za Bogiem. Raduj się zawsze w Panu. Masz prawo się cieszyć Panu, czy nie? Czy Królestwo Boże oznajmia nam, że mamy prawo się cieszyć w Panu, czy mówi nam, dopiero będziesz się cieszyć, jak będziesz w wieczności? Paweł pisze, raduj się zawsze w Panu, raduj się w Panu, że masz tą możliwość, masz tą drogę, która prowadzi prosto do domu ojca. Raduj się nią, ciesz się tą drogą. Gdyby nie Jezus, nie byłoby tej drogi, bylibyśmy na wszyscy na szerokiej. Jakbyśmy lepsi byli od innych, i tak byśmy szli na stracenie. A dzięki Jezusowi możemy. Przekształcani być w tym kierunku, aby być tam w domu Ojca. Umarliśmy już, aby żyć dla Pana, żyć dla Boga. Księga objawienia 14 rozdział. Dla każdego, który, do którego dotarła ta prawda, jest to wielkie szczęście. Podejmuj decyzję, nie pozwól, żeby wróg regulował Twoje emocje. Naprawdę to jest bardzo niebezpieczne. Nie pozwól, żeby emocje regulował wróg. Emocje mają być też w rękach Ducha Świętego, w działaniu Ducha Świętego. Nie może tak być, że, że pozwalasz na to, żeby wróg cię nastawiał, żeby gdzieś cho, żebyś chodził, czy chodziła z jakimiś złymi nastawieniami obrażenia, bo później będzie cały czas to skrzeczało to chrześcijaństwo. To musi być usunięte. Tego nie ma prawa być. Mamy być czyści, oczyszczeni. I to jest napisane w XIV rozdziale, XIII wierszu. Nap już usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich uczynki, ich bowiem idą za nimi. Oto właśnie to, co mówiliśmy, co idzie za nami, co, jest, co przekracza granice śmierci. Uczynki, które dobre sobie nawzajem wyświadczymy. Czyjmy sobie dobro, czyjmy sobie dobro bez ustanku, czyjmy je. Wykorzystujmy czas, uznawajmy, że te dni są dla nas dniami świętocznymi. Czyjmy dobro, czyjmy dobro, nie zaniedbujmy czasu. Co możesz tylko dobrego uczynić, to uczyń. Ponieważ wiesz, że idziesz tam, gdzie to dobro się liczy. Czyń dobro. Wszystkim, a najbardziej domownikom wiary, czyń dobro. Oczywiście Boże dobro. Ono się różni od tego ludzkiego. Jezus pokazał, jak żył na Ziemi, jak wygląda Boże dobro. Jego też oskarżali, osądzali, że on nie czyni dobra, on czynił dobro. To oni nie czynili dobra. Nie chodzi tu o ludzkie, ale o Boże dobro. A więc czyńmy je. Czyńmy nieustannie. Dbając o to, żeby, żeby nie być niedbałymi w tym. Czas nasz biegnie, szybko biegnie czas. I teraz tak ważne jest, żeby go nie zmarnować. Paweł w Tesaloniczny 2 3 13 pisze, aby bracia nie ustawajcie czynić dobrze. On wiedział, że to dobro prze niej, przejdzie za nami. Nie ustawajmy czynić dobre. Co będziesz więc robić, jeżeli zaniedbałeś, czy zaniedbałaś gdzieś to, co Słowo Boże mówi? Przeproś Pana i rozpocznij prawdziwe życie. Czyń dobro. Nie kręć się koło siebie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Myśl, co można dobrze uczynić, i czyń to dobro. Co jest najlepszym dobrem? Miłość. Radość. Sprawiedliwość, wierność, uczciwość, prawdomówność, modlitwa za siebie nawzajem, uczciwe zagłębianie się w Słowo Boże, uciekanie od zajmowaczy czasu i umysłu. Wszystko, co wprowadza w medytację, w psychologię, nie przyjmujesz. Nie masz na to czasu. Jesteś praktycznym, praktyczną w chrześcijaństwie. Czynisz dobro według Bożego Uznania. Nie filozofujesz. Poznanie na dyma. Wielu nadętych chodzi poznaniem. A miłość buduje. Nie tracisz czasu na filozofię chrześcijańskie. Wykorzystujesz czas, by czynić to, co powiedział Ci Jezus. Proste? Uczeń ma być jak mistrz. I to Cię tylko interesuje. Nie zajmuje Cię tam, co jakie odkrywcze. Nowe, następne rzeczy odkryli jacyś fantaści chrześcijańscy. Tylko prosta Ewangelia jest dla ciebie wystarczającą wiadomością. Żyjesz praktycznie, bo twój mistrz żył praktycznie. On wykorzystał każdą sekundę swojego życia. Nie zmarnował. Uczniowie spali, on się modlił. Uczniowie wstali, on szedł z nimi, uzdrawiał, wypędzał demony, głosił im Ewangelię. Uczniowie spali, on się modlił. Kiedy spał? Rzadko kiedy. Wykorzystywał czas, płynęli łodzią, czy gdzieś. Wykorzystał maksymalnie czas, walcząc o mnie i o Ciebie. Jego determinacja jest doskonale święta, więc był zdeterminowany w tak święty sposób, że wygrał bitwę również w tych wszystkich wydarzeniach. Nieraz powiedział do nas: Ciao due, ducho chocza, ciao due powiedział tak do swoich uczniów. Często dopiero rozumiecie, kiedy coś silnym bodźcem jest w nas, to my potrafimy wygrać z sennością. Ale kiedy bodziec nie jest wystarczająco silny, to senność nas powali. Mi nie chodzi o to, żeby walczyć tak sobie dla walki z sennością, ale są momenty, w których trzeba wygrać z sennością, bo jest bitwa, którą trzeba wygrać. I wtedy nie ma czasu na to, żeby spać. Jest czas na to, żeby wygrać bitwę, żeby być jak żołnierz na froncie. Przecież żołnierz na froncie co? W nocy śpią, tak, a w dzień wo wo wojnę toczył. to by szybko skończyli wojnę. Wiadomo gdzie. Czujni musimy być, czy w dzień, czy w nocy należymy do Pana. A więc piękne chrześcijaństwo, zobacz, bądź miły wobec brata, wobec siostry, nie bądź fałszywy, nie chodź krętymi drogami, nie udawaj kogoś. Jeżeli masz grzech, oczyszczaj się, jeżeli nie potrafisz, proś o wsparcie. Jakkolwiek, ale to musi być prawdziwe. Nie może być inaczej. Bo chodzi o to, że musimy stanąć w czystości przed Bogiem. Słowo Boże mój, wyznawajcie grzechy jedni drugim pokutujcie, odrzucajcie to, oczyszczajmy się, usuwajmy. To jest czas łaski, to nie jest to, że ktoś na nas napada i chce nas zniszczyć. Ktoś chce nam pomóc, żebyśmy się przygotowali na spotkanie z Ojcem. I to ten ktoś pozwolił się ukrzyżować na krzyżu. Kiedy sobie myślę, kiedy Duch Święty dotarł do mnie z tym, że Jezus, kiedy poznał moje oddzielenie od Boga, i Twoje oddzielenie od Boga, kiedy przyjął na siebie nasze grzechy, i nasze grzechy oddzieliły go od Boga, to co się wtedy stało? Co się stało? Serce mu pękło. Gdybyśmy mieli świadomość, co to znaczy być z Bogiem, tak jak Jezus, to z chwilą, kiedy grzech oddziela nas od Boga, serce by nam pękło. Z tego powodu, że jesteśmy oddzieleni od wspaniałej miłości? Dlaczego tak wielu chrześcijan nie miłuje? Bo grzech oddziela od miłości, serce nie pęka, ale człowiek chodzi coraz bardziej krętymi drogami, żyje dla siebie, dla swego ego. Ale grzech oddziela, bo miłość płynie jak rzeka, i jest w stanie wpłynąć do każdego otwartego serca. Ktoś może powiedzieć: Ale to przecież tylko na chwilę Jezus został oddzielony od Ojca. Ile to było? Krótko. I coś takiego zaraz, kiedy jesteś w doskonałej społeczności ze świętym Ojcem, to nawet sekunda jest w stanie zabić człowieka. Dlatego, że my byliśmy w złu i poznaliśmy wiele zła, to często tracąc relacje z Bogiem człowiek nie czuje, że coś się stało wielkiego. To jest tragedia właśnie tej ludzkości. I kiedy patrzysz na Jezusa, to zawsze spójrz na ten krzyż i zobacz. Grzechy, nasze grzechy go zabiły. Oddzielenie od ojca zabiło go. I kiedy ty oddzielasz się, czy ja, poprzez głupotę grzeszenia gdzieś, chodzenia w czymś, złym nastawieniu, w pomawianiach, w złościach jakichś, to pomyśl, że w tej chwili nie masz społeczności z Bogiem. A to jest twoja tragedia. Ucieka jak najszybciej z tego miejsca. Proś Pana, szukaj pomocy. Panie, ja nie chcę, nie chcę żyć bez Ciebie. Ja nie chcę żyć dla jakiejś głupiej namiętności, zawiści wobec kogoś. Żeby bardziej chodzić z jakimś nastawieniem do kogoś niż z miłością. Nie chcę nosić w sobie zła. Szukaj Pana. On się zawsze chce dalej znaleźć tym, którzy Go szukają. Dlatego pozwolił, wziąć, żeby te grzechy nasze złożone były na Niego. Żeby pomóc nam. Tobie i mi, żebyśmy rozumieli, że odłączenie od Boga jest taką tragedią. Wielu ludzi nie rozumie tego. Oni się śmieją, że chętnie będzie fajnie. Nie rozumieją. Tam wtedy zrozumieją, w jaki sposób, co to znaczy. Nigdy już więcej nie mieć możliwości. Ale ten człowiek, który doświadczył społeczności z Bogiem, kiedy ją traci, widzi tragedię. Nie myśl sobie, że rozumiesz, jeżeli człowiek może chodzić ze złem, to znaczy, że ten człowiek jeszcze nie spotkał naprawdę Boga. Bo gdyby spotkał, to byłoby mu strasznie w tym czasie. Czułby się bardzo wrednie wobec Boga, że Bóg, święty Bóg, musi na to patrzeć. I wtedy przychodzisz i mówisz, Boże, ja nie chcę, ja nienawidzę tego, nie chcę. Chcę mieć otwarte serce, chcę mieć. Bóg wie, Bóg widzi, że potrzebujemy Jego pomocy. Ale jeśli my nie będziemy szukać Jego pomocy, to znaczy, że nam nie zależy na dobru. Że zgadzamy się, niech będzie zło i tyle, co mi tam. Niech, niech sobie mieszka we mnie to zło. W Ewangelii Marka, w 15 rozdziale. Wygrywajmy, mamy tą właśnie możliwość, nie zmarnujmy naszego czasu na nawiedzenia. Nie marnujmy go, wykorzystujmy go. Bądźmy ze sobą komunikatywni, bądźmy uczciwi, starajmy się o to, co Panu się podoba. Kościół ma być jedno, ludzie mają być zadowoleni, wdzięczni, szczęśliwi, radujący się w Panu zawsze, bądźmy takimi. Czyż nie po to przyszedł, żebyśmy właśnie cieszyli się, że On nas bawił? Żebyśmy wzywali Jego imienia z wielkim zadowoleniem i wdzięcznością. Czas zdeptać tego wroga, który próbuje przeszkadzać tym. W tym trzecim wierszu piętnastego rozdziału. A o godzinie szóstej ciemność zaległa całą ziemię. Do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloj, lama Sabachtani, co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. A niektórzy z tych, co stali obok, gdy to usłyszeli, mówili oto Eliasza woła. I przybiegł jeden, napełnił gąbkę octem, włożył ją na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć. Jezus zaś zawołał donośnym, donośnym głosem. I oddał ducha. Opuszczenie Ojca było tak ciężkie. Niech Bóg nam pomoże, żebyśmy chodząc z Bogiem doświadczali tego, że nie chcemy chodzić bez Boga, nigdy bez Boga, zawsze z Bogiem. Niech korzyścią naszego ziemskiego życia będzie to, że należymy do Pana, tak? Czyńmy dobro. Bądźmy otwarci, nie straćmy czasu. Pamiętaj, że Twoje życie ma tylko jakiś okres, a nie wiesz, ile ma. Dziś należy do nas. Jutro już nie wiemy. Dziś wykorzystujmy. Bądźmy mili, uprzejmi. Nie, nie twórzmy złego działania. Nie, nie odnośmy się do siebie w przykrości jakiejś. Usuwajmy to właśnie, odnośmy się do siebie w sposób uprzejmy, jak do Pana. Bądźmy jedni dla drugich, uniżeni. Zróbmy to, róbmy to, po prostu róbmy to. Kiedy rozmawiamy ze sobą, rozmawiajmy w sposób szanujący drugiego. Róbmy to, róbmy to, co Biblia nazywa dobrem. Róbmy to codziennie i bez końca. A jeżeli coś nam się nie powiedzie, to przeprośmy i odrzucajmy to od siebie. Ale róbmy cały czas dobro, zbierajmy dobro. A można powiedzieć, że tak mi się przypomniało, że, że najczęściej po, 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 po burzy, po sztormie, na plaży można znaleźć bursztyn. A więc nieraz po tych wielkich doświadczeniach może znaleźć coś dobrego, kiedy wygrasz, kiedy przejdziesz przez to w zwycięstwie. Tak? Jeżeli zbieramy siły, to zbierzmy je w Panu, aby czynić dobro. Nie zbierajmy sił, żeby z kimś walczyć i wykazać się lepszym. Zbierzmy siły, żeby wygrać z diabłem. Zbierzmy siły w Panu. Pan jest siłą swojego ludu. Niech Pan będzie zawsze naszą siłą, cokolwiek mówimy i czynimy. Zawsze. Pamiętajmy, że, że to pójdzie za nami. A chcemy, żeby coś dobrego poszło za nami. Dzięki Panu. Nie patrzmy, czy inni. Patrz na Pana i czyń dobrze. Paweł pisze, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Róbmy to. Po prostu róbmy to. Idziesz w pracy, idziesz do domu, staraj się czynić dobro. Gdziekolwiek jesteś, myśl o tym, co dobre, miłe i pożyteczne, musisz walczyć. Musisz walczyć z wrogiem, który będzie chciał ci podrzucić co innego. Pan powiedział, że będzie wojna i, i dał nam pełną zbroję, żebyśmy wygrali. Jeżeli cię wróg atakuje, nie padaj zaraz, bo jakieś myśli ci przyszły do głowy, tylko je wypędź i zakończ z nimi. Myśl o tym, co w górze. Nie przyjmuj czegokolwiek, Pan nie przyniósł Tobie nic złego. To nie jest od Pana. Pan mówi, jeśli coś na Ciebie przyjdzie, to nie ode mnie to przyjdzie. To wróg będzie cię atakował. Nie przyjmuj tego. Odrzucaj panu masz czystość, świętość. Prawdziwe, prawe działanie. Przypowieści Salomona 4,18. 4,18 czytamy. Ale droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej. Pięknie. Która coraz jaśniej świeci, aż do białego dnia. Coraz jaśniej, jaśniej, jaśniej. To jest ta chwała. Nie myśl sobie, a ja nie jestem jeszcze jak ten brat czy ta siostra, jeżeli są na wyższym poziomie i rzeczywiście są odważni i śmiali, czynią to dobro bez ustanku. Ale pomyśl sobie, chwała Bogu za to, że jestem już w tym punkcie, w którym oni też byli. I przede mną jest właśnie widzę, co do czego zmierzam. Piękne, piękne dzieło Boże, chwała Bogu za to. Dziękuj Bogu za to, co już masz. I patrząc na dobre, bądź gotowy na to. Bądź gotowa. Ale wiersz dziewiętnasty mówi, droga bezbożnych jest jak ciemna noc. Nie wiedzą, na czym mogą się potknąć. Bezbożni zawsze chodzą z czymś złem i potykają się o to. I innych próbują za sobą, tak jak leci, przewrócić tym swoim złem. Wzrastajmy, w łasce u Boga i u ludzi. Paweł w liście do Filipian, w pierwszym rozdziale od 27 do 30 wiersza mówi, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, godne chwały. Bracie i siostro, zrezygnuj z wszystkiego, co osiągnęliśmy bez Pana, zrezygnuj z tego, nie noś tego, to nie ma sensu w ogóle, ciesz się Panem, raduj się Panem swoim. Chwal się, i chlub się Chrystusem Jezusem, że On stał się dla ciebie drogą zbawienia, drogą ratunku, i dzięki temu możesz dzisiaj iść na wieczność do Boga. Kosztuj z tego, i to nie jest jakieś fenomenalne głoszenie, ale najcenniejsze głoszenie, kiedy wszyscy widzą, że idziesz tą drogą i że mówisz o tej drodze. Nie chodzisz już, nie narzekasz, cieszysz się Panem. List do Hebrajczyków, jeszcze trzynasty rozdział, od piątego wiersza. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Nie żyjmy. Chciwość to jest bałwochwalstwo. Nie żyjmy w ten sposób. Niech Bóg ma w nas ludzi, którzy rozmyślnie pracujemy w taki sposób, żeby Pan był przez to uwielbiony. Uczmy się czynić dobro. Nie uczmy się czynić zła. Jeżeli widzimy, że ktoś czyni zło, nie mówmy, a to ja to bez sensu czynić dobro, to ja też będę czynił zło. Zło prowadzi na zatracenie. Dobro. Idzie za nami przed oblicze Boga. Pamiętaj, Twoim pragnieniem i Twoją główną myślą jest stanąć przed Bogiem z czystym sercem, tak? To jest Twoje główne myślenie i zadanie, chrześcijaninie, chrześcijanko. Stanąć przed Bogiem z czystym sercem i toczysz bitwę o swoje czyste serce. Najpierw o swoje czyste serce. Aby to Twoje serce miało w sobie obfitość bożych słów i żeby z obfitości tego serca. Z radością ogłaszana była prawda o zbawieniu, o zwycięstwie Chrystusa w Twoim życiu, w moim życiu, abyśmy mogli z tego korzystać. Wiecie, jak pięknie Bóg to osiągnął? Paweł w taki zachwycający sposób pisze: Wysył do Koryntian: A głową Chrystusa jest Bóg, a głową mężczyzny jest. Chrystus, a głową niewiasty jest morze. Jeżeli głowa jest Bóg i to wszystko spływa, nic piękniejszego. Niech Bóg rządzi, a my cieszmy się tymi rządami. Nigdy nie chodźmy jak poddani, których król odszedł, zostawił im wiele zadań, a nie zostawił żadnych środków na te zadania. I teraz my, biedacy, musimy Wypracować środki, żeby król miał jakiś zysk z nas. Król zostawił z nam wszystkim środki odpowiednie do tego, żebyśmy w tym królestwie mogli nawzajem, jako bogaci w Panu, ubogacać się nawzajem i budować na Boży Dom bogaty dom. Bogaty w miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, wytrwałość, przemiżliwość, szacunek. Wszystko, co bliskie Panu. Lubisz być w królestwie Jezusa? Przyjemnie jest być z Jezusa. Jeszcze jak spotkasz y, Jego poddanego, czy poddaną, takich przyjemnych ludzi, którzy miłują Cię i cieszą się Tobą, a Ty możesz, miłując ich, zbudować się nawzajem. Bardzo przyjemna rzecz. Amen.